Witam. Dzisiaj prezentuję Wam tuner DVB-T2 firmy Esperanza. To jest model EV106P z pilotem programowalnym. Dobrze, zobaczymy, co jest w środku opakowania. Jak widzicie, jest instrukcja obsługi w kilku językach. Pilot programowalny. Zacznijmy od tego pilota. Jak widzimy, przyciski ma gumowane, ale to jest taka ciekawostka, nie wiem czy zobaczyliście, tu nie ma kanał góra, kanał dół, tylko było przewijanie. Tak samo zamiast głośniej, ciszej, tu nie ma tutaj, tylko widzę, tutaj są głośniej, ciszej, przewijanie, kanał do góry, kanał do dołu. Ale to zobaczymy, czy to jest po prostu źle, nie wiem, wydrukowane na tych przyciskach, czy po prostu tak jest. Na górze widzimy, jest część programowalna. Też pokażę, jak programować tego pilota, żeby obsługiwał nam telewizor. W pudełku jeszcze znajduje się dekoder. Dekoder jest metalowy. Nóżki widzę, ma metalowe. Szkoda, nie ma takich gumowanych, podklejonych, żeby było w miarę stabilnie, tylko po prostu jest. Ale jak widzicie, ma o tyle fajne w tym dekoderze, że ma sporo przycisków na panelu przednim, czy możemy kanał zmieniać do góry, do dołu, głośniej, ciszej, ok. Tu jest guzik do chodzenia po menu, czyli jak wejdziemy guzik, gdzieś pilota zapodziejemy, to możemy po prostu przyciskiem wejść w menu dekodera i się poruszać po menu tymi przyciskami. Oczywiście jest włącz, wyłącz, wejście USB z przodu, wyświetlacz. Z boku nie ma żadnych wyjść. Z tyłu mamy wyjście antenowe, wyjście antenowe, kolejne wejście USB, czyli może jest o tyle fajnie, że ma dwa wejścia USB, możemy coś ponoć z przodu, dół, coś z tyłu. Wyjście HDMI, wyjście dźwięku koaksjalnego, wyjście z kart oraz kabel zasilający. Dobrze, podłączymy ten dekoder, zobaczymy, jak się prezentuje. Tak jak mówiłem, to jest model 106P. Z tyłu już widziałem, że było napisane, tak, EV106P, firma Esperanza. Dobra, podłączymy, zobaczymy, jak wygląda jego menu. Tu jest takie, widzę, że w miarę udaje drewno, kawałek plastiku. Dobra, sprawdzamy jego działanie. Najpierw podłączymy, najpierw sparujemy jeszcze pilota, żeby można było telewizor uruchomić jednym pilotem. Jak widzicie, w pudełku jest tylko dekoder, pilot oraz instrukcja obsługi. Nie ma żadnego kabla HDMI ani żadnej baterii do pilota. Teraz Wam pokażę, jak sparować pilota od dekodera DVB-T2 firmy Esperanza, żeby można było robić telewizorem głośniej, ciszej, uruchamiać, wyłączać telewizor. Jak widzicie, piloty muszą być naprzeciwko siebie. Klikamy guzik SET na pilocie od dekodera. Jak zauważyliście, dioda się podświetliła bardziej na czerwono. Przyciskamy przycisk od wyłączenia, wyłączania. On zaczyna nam mrygać. Następnie od pilocie od telewizora przyciskamy ten sam przycisk, żeby nam się sparował tą samą funkcję. Jak chcemy kolejny przycisk brać, sparować, to klikamy na przykład ciszej. Znowu widzicie, dioda nam zaczęła mrygać. Na pilocie od telewizora najlepiej ten sam przycisk kliknąć. Kolejny głośniej. To samo. Przyciski możecie inaczej sparować. Może być na przykład pod głośnością lub ciszej kanał numer 1, kanał numer 2, ale to już zależy, co chcecie. I guzik AV, żeby nam się też można było zmieniać źródło sygnału na HDMI 1, HDMI 2. Mamy już wszystkie przyciski przepisane. Jak chcemy zakończyć, to klikamy guzik SET. Widzę, że telewizor nam się akurat uruchomił, czy może tego wy nie widzicie, ale to widzę, że się uruchomił. Pilot jest poprawnie sparowany. Dobrze, to podłączymy dekoder, sprawdzimy resztę funkcji dekodera. Dobrze, podłączyłem już tuner do telewizora oraz anteny zewnętrznej. Zobaczymy, czy się poprawnie przyciski na pilocie skonfigurowały z telewizorem. Jak widzicie, robi się ciszej, głośniej, czyli
poprawnie się sparował pilot z telewizorem. Jak widzimy, mamy pierwszą instalację, język polski, kanały tylko odkodowane lub wszystkie. Możemy wziąć darmowe, żeby tym tylko znajdował. Tuner DVB-T2, czyli telewizja naziemna, oraz DVB-C, czyli to jest telewizja kablowa, można tutaj wyszukać na tym dekoderze. Zasilanie anteny wyłączone, włączone, zostawimy na wyłączonym i niech nam wyszuka kanały. Jak widzimy, wyszukiwanie jest jak w większości dekoderów DVB-T2, czyli po lewej stronie mamy kanały, po prawej mamy radio, na dole mamy siłę sygnału oraz jakość sygnału oraz pasek postępu, w którym miejscem dekoder wyszukuje. Tuner nam skończył już wyszukiwać kanały. Zobaczymy, jak wygląda menu. Na początku mamy programy, możemy je edytować. Jak widzicie, pod jedynką mamy usuń kanał, dwójka przesuń kanał, pomiń kanał pod trójką, pod czwórką jest zablokuj kanał, pod piątką możemy kanał dodać do ulubionych. Na przykład ten kanał damy do ulubionych. Tu wybieramy sobie, jaka to ma być rubryka, wybierzemy swoją listę kanałów. Powiedzmy ten. To czy widzimy za każdym razem, do której listy przypisujemy. I ostatni kanał dodamy do ulubionych. To mamy trzy kanały dodane do ulubionych. Widzimy z menu, potwierdzimy, że chcemy utworzyć tą listę ulubionych. Następnie mamy przewodnik, czyli tak zwane EPG. Tu jak widzicie, mamy mały ekran podglądowy, nazwę kanału, o której oglądamy w tej chwili. Po lewej stronie jest lista kanałów, po prawej stronie jest akurat spis programowy. Wejdziemy sobie, może zmienimy kanał, zobaczymy jakiś film. Zobaczymy, jakie są filmy wieczorem, czy będzie akurat jakaś wielka ucieczka. A to jest jakiś serial akurat, ale to chcemy zobaczyć na filmie, jaki jest opis. Jak widzicie, przy zmianie kanału zmienia nam się podgląd. Akurat zobaczymy wkręceni. Jak widzicie, jest bardzo ładny opis. Jest tak, tytuł od godziny, której zaczyna, której kończy. Gatunek komedia, reżyseria, aktorzy, rok produkcji, kraj produkcji oraz opis filmu. To mi się akurat podoba, tym EPG. Bardzo ładny, wykonany, tak jak lubię. Zmienimy sobie jeszcze dzień. Żeby zmienić dzień, to trzeba jest zielony, żółty guzik. Jeszcze przesuniemy na kolejny dzień. Jak widzicie, chwilkę dekoder potrzebuje na to. Tak samo z EPG można ustawić nagrywanie, ale to pokażę troszeczkę później. Dobrze, wrócimy dalej do menu. Mamy sortowanie według LCN, czyli to jest te cyfrowe sortowanie kanału, czyli wiemy, że na przykład Polsat czy tam jedynka jest na jedynce, Polsat tam na czwórce, śpiącej, tak jest zawsze. Ale jak wyłączymy te sortowanie według własnego, to może wtedy na przykład pokładać kanały po swojemu. To jest włącz, wyłącz. Zakres objętości. Światowy kanał. A do tego nie bawiłem się tym. Zaraz zobaczymy, co to jest. Dobrze, kolejna część menu. Obraz. Proporcje obrazu auto, rozdzielczość, format. Skart ma być CVP lub RGB. Ustawienie wyświetlania, przezroczystość, jaka ma być, ciemniejszy, jaśniejszy. Tak widzicie, też jasność jest, można sobie po swojemu ustawić. Długość informacji ustawimy na maksimum, czyli to jest 8 sekund akurat w tym dekoderze. Jasność LED, zobaczymy, jest średnia. Jak widzicie, nie wiem, czy widać to. Są różne podświetlenia
zegarka. Ma być czas lub numer kanału. I to ma być włączone w trybie czuwania. Zobaczymy, jak się pokazuje. Widzicie, teraz jest podany kanał zamiast godziny. Wrócimy do menu. Kolejne to jest wyszukiwanie, czyli to co było wcześniej, czyli wyszukiwanie tunera telewizji naziemnej lub telewizji kablowej. Ustawienie czasu. Mamy automat, czas letni włączony. Pokazuje aktualną godzinę. Trzeba dekoder ma się wyłączyć sam po godzinie dwóch, maksymalnie do 12 godzin. Ustawienie timera to jest, żeby nam się kanał nagrywał lub nam wyskakiwał przy powiadomieniu. To też pokażę troszeczkę później. Zasilanie. Kiedy ma dekoder się włączyć, wyłączyć. To powiedzmy, jak gdzieś jedziemy na wczasach, chcemy udać, że ktoś jest w domu, to może się telewizor sam uruchamiać i wyłączać. Następna część menu to jest opcje, czyli języki. Język napisów. Tego to nie ma akurat, co to jest. Język teletekstu. Wyjście cyfrowe. Kontrola rodzicielska, blokada kanałów. Ustawienia fabryczne, informacje o systemie. Tu mamy podane dane dekodera. Czyli widzicie, mamy pamięć 4 MB podręczną i 64 MB RAM pamięci operacyjnej. Aktualizację przez USB można zrobić. Ustawienia sieci. Sterowanie zasilaniem. Włączony, wyłączony. A, tu chodzi o standby. Trzeba być włączony. Tryb standby albo głębokie uśpienie. Oraz USB, centrum medialne. Można zobaczyć zdjęcia. Tu podłączymy pendrive'a. Zobaczymy, czy będziemy mogli coś oglądać. Ten dekoder ma tyle fajnie, że ma wejście USB z przodu i z tyłu. Widzimy, że tam pojawiło się, że wykrył USB. Mamy taki też guzik multimedialny. Możemy zobaczyć, czy działają zdjęcia. Następnie nasz filmik. Tu akurat mnie w tym pilocie troszeczkę denerwuje to, że jeśli chodzi o sterowanie, akurat multimediami jest pod tymi guzikami, co zawsze jest głośniej, ciszej. Zmiana kanału. Tu zmiana kanałów i głośniej, ciszej robimy joystickiem. Dobrze, zobaczmy teraz, jak wygląda informacje pod guzikiem info. Jak widzicie, mamy numer kanału, nazwa, guzik postępu, czy jest teletekst, czy są napisy, czy jest kanał w HD, czy jest płatny, bezpłatny, rozdzielczość. Podane, że jest Emitela, jest, jeśli chodzi o MUX-a. Jak drugi raz guzik info klikniemy, mamy podany sygnał, jakość. Dobrze, teraz zobaczymy, jak nagrywać. Jak klikniemy guzik rec, przy podłączonym pendrive widzimy, od razu nagrywa. Jak drugi raz klikniemy, czas trwania możemy ustawić. Jak widzicie, podczas nagrywania możemy tak samo zmieniać kanały z tego samego MUX-a.
Tylko jest o tyle dziwnie, że ja go wyciszam, a co zmienię kanał. To mi się głośno zwraca. Muszę kanał, każdy kanał osobno wyciszać. To jest jakaś ciekawostka jak dla mnie. Dobrze, skończymy nagrywanie. Dobrze, teraz pokażę, jak nagrywać z EPG. Czyli wybieramy EPG. Powiedzmy, niech nam się nagra ta ukryta prawda. Klikamy czerwony na pilocie. Wybieramy otwórz, nagraj. Tu jak widzicie, mamy wszystko już zapisane, że ma się rozpocząć o 14. Czas trwania nagrania będzie trwała godzina i 5 minut oraz kanał. Klikamy exit. Wyskakuje nam komunikat, czy chcemy zapisać na pewno. Zapisuje nam. Wejdziemy jeszcze raz w EPG. Jak widzicie, mamy czerwoną kropkę przy ukrytej prawdzie. Teraz jeśli chcemy skasować, klikamy guzik czerwony. To jak widzicie, jest jakieś nieprzetłumaczone, bo jest w języku angielskim, czy na pewno chcemy usunąć. Wybieramy, żeby nam usunęło. Wejdziemy w menu. Tam obiecałem wam, że pokażę jeszcze, jak nagrywać. Gdzie to było? Ustawienia timerów. Ustawienie nagrywania. Tu możemy sobie dodać guzik zielony. Niech nam zacznie nagrywać. Tu możemy wybrać nagrywanie, czy ma odtwarzać kanał. Nagrać raz codziennie, poniedziałek, każdy dzień z tygodnia. Sobota, niedziela. Bierzemy teraz na zaszło nagrywać. Powiedzmy 13:29. Potwierdzamy. I jaki chcemy, żeby nam czas nagrywał. Tu ustawimy, żeby nam nagrywało 2 minuty. Powiedzmy na kanale TVP Warszawa. Klikamy guzik exit. Wyskakuje nam komunikat, czy chcemy, żeby nam zaczął nagrywać. Jak widzicie, mam ustawione nagrywanie o 13:29. Będzie nas czas nagrywania będzie tylko trwało 2 minuty. Wyjdziemy z menu. I chciałbym wam jeszcze pokazać funkcję ulubionych. Tu mamy pod guzikiem FAV. Możemy tu wejść w ulubione kanały. Jak widzicie, znowu nam się wziął głośność. Znowu się nam powiększyła. Nie wiem, dlaczego tak tu jest. Dobrze, niech nam nagra. Zobaczymy, czy nam nie nagrywał w tle, czy się dekoder będzie wybudzał. Jak widzimy, dekoder się uruchamia, żeby nam nagrać kanał, który został ustawiony. Jak widzicie, przełączył nam na kanał, który został zarezerwowany. Przy okazji specjalnie wyłączam telewizora, zobaczyć, czy się będzie obraz, czy nie będzie tego obrazu. Jak widzimy, dekoder skończył nagrywanie, co było ustawione do przodu, ale jak widzimy, dekoder nie został wyłączony po skończonym nagrywaniu. Dla mnie to jest mała wada, bo na przykład jak chcę ustawić nagrywanie, powiedzmy w nocy, by się nagrywała jakaś audycja, to bym chciał, żeby dekoder się wyłączył. Po co ma marnować energię? Dobrze, zobaczymy jeszcze, jak wygląda funkcja teletekstu. Jak widzimy, teletekst nie jest na cały ekran, tylko po prostu jest, zajmuje większość ekranu, ale w tle widzimy obraz. Zobaczymy szybkość działania. Tam chyba 301 powinno być program telewizyjny.
Nic się nie zmieniło przez 4 lat. Ale widzimy, że teletekst się bardzo szybko wczytuje momentalnie. Dobrze, zobaczymy, jak nam audycja została nagrana. Klikamy guzik PVR do listy nagranych. Tu nagrywaliśmy kawałek Polsatu. Widzimy, że przewijanie działa. Ja dlatego nie rozumiem do końca, czemu te przewijanie jest i pod górnymi dolnymi guzikami w tej części pilota, jak tak samo przyciski te też mogą, jak klikniemy OK, przewijać. Dobrze, przewijanie widzimy, płynnie działa. Jeszcze raz wejdziemy w tą listę nagrań. Mi się wydawało, że ustawiałem na TVP Info nagrywanie, a tu widzę, nagrało nam TVN. Tu jest w ogóle, widzę, patrzcie, jest opis nagrywanie TVN-u, kanał drugi. A mi się wydawało, że chciałem nagrywać w ogóle co innego. Taka ciekawostka, widzę, że tutaj dekoder jak dla mnie wymaga jakiejś aktualizacji. Zobaczę na stronie prezentacji, czy jest jakaś aktualizacja, bo widzę, ten opis się nie zgadza mi to, co ja chciałem nagrywać. Jeszcze raz spróbuję nagrać w tle. Oprócz wchodzenia w menu można też programować guzikiem niebieskim. Klikamy dodaj. Wybieramy, żeby nam nagrywał. Ustawimy nam, żeby nam zaczął nagrywać o 15.00. Niech nam nagra 1 minutę. Tu zmienimy kanał, żeby nam nagrało. A niech będzie ten kanał, 16. Wyjdziemy. Czy guzik exit potwierdzamy. Wyłączymy dekoder. Jeszcze raz sprawdzimy, czy na pewno nam dekoder nagra to, co wybraliśmy, i czy się wyłączy po uruchomieniu nagrywania w tle. Jak widzimy, dekoder nam się uruchamia powolutku, żeby nagrać audycję, którą wybraliśmy. Jak widzicie, dekoder zmienił nam kanał, na który nagrywa się. Jak widzicie, głos się od razu pojawił. Mimo, że był na tamtym kanale ustawione wyłączenie głosu. Widać, że to wygląda na to, że każdy kanał musi być osobno ustawiony na głośność. To jest troszeczkę według mnie wada tego dekodera. Mam nadzieję, że przy najbliższej aktualizacji to się stanie poprawione. Jak widzimy, dekoder przestał już nagrywać, ale dekoder się nie wyłączył po nagrywaniu. A według mnie, jak był ustawiony w standby, powinien się uruchomić i następnie wyłączyć. Mam nadzieję, że to też zostanie poprawione w najbliższej aktualizacji. Zobaczymy jeszcze, czy poprawnie opis kanału nam się zrobił przy nagrywaniu. Klikniemy guzik PVR jeszcze raz. To widzimy, że tu jest akurat się na kanale Trwam było nagrywane, nagrało się na Trwam. Nie wiem, czemu tutaj akurat wyskoczył co innego. Podsumowując, ten dekoder, fajna funkcja jest, jeśli chodzi o pilota, to jest te przyciski programowalne, ale nie rozumiem do tej pory, czemu jest zamiast tu głośniej, ciszej w tej części pilota jest tutaj. Powoli się do tego przyzwyczajam, żeby bawić się joystickiem, to akurat zmieniają się kanały, głośniej, ciszej. Tak jak mówiłem, jak zauważyłem, jak ustawimy na przykład na tym kanale maksymalną głośność, podgłośnimy też telewizor. Gdzie się podziały nasze wafelki? Czy na mnie? Tak, zmienimy kanał na kolejny, tu mieliśmy wyciszone.
To może być na przykład wieczorem, jak ktoś chce spać, zmienić kanał niechcący. Z wyciszonego kanału zmieni na kanał kolejny, na który jest na maksa. Czasami bardzo. To może się zdziwić. Nie wiem, czemu tak akurat jest. To jest troszeczkę akurat niefajna rzecz. Tak jak widzicie, każdy kanał ma inną głośność. Duży plus dekodera, jeśli chodzi o to, że ma dwa wejścia USB, jedno z przodu, drugie z tyłu. Tak samo jest zaletą to, że możemy niektóre funkcje zmieniać z panelu dekodera, czego inne dekodery nie mają, bo zazwyczaj jest tylko kanał góra, kanał dół, nie ma głośności. Tu możemy listę otworzyć, jak widzicie, ta lista też jest fajna. Tylko pod guzikiem OK, zapomniałem o tym pokazać wcześniej. Jak widzicie, mamy podane, czy kanał jest w HD, czy w SD. Ale tak samo możecie wejść w menu dekodera, jeśli chodzi o panel przedni. Się przełączać. Nie, dekoder ma spory potencjał, ale tak jak mówię, popracować nad softem i będzie wszystko OK. Jeśli Wam się prezentacja podobała, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz. Trzymajcie się, na razie.